To słońce świeci pięknie jak dzisiaj. A ja jako, że reprezentuję branżę sportową, no to tutaj jakby bardzo doceniam te walory Mazur, które w zasadzie do takiego przeciętnego Polaka nie do końca są znane, bo chociażby właśnie MTB, rajdy samochodowe tutaj są no najlepsze, jedne z lepszych zawodów tak naprawdę w Polsce i w Europie. No i tak było tym razem. Ja też nie ukrywam, że przy okazji Igrzysk Europejskich, którym mam przyjemność przewodzić, które odbędą się w Krakowie Małopolsce w 2023 roku, no tutaj jakby sprawdzamy, jak to wygląda organizacyjnie w poszczególnych lokalizacjach w Polsce, zbieramy to doświadczenie. Dzisiejsze zawody w MTB wspaniale, fantastycznie przeprowadzone. Dała w końcu pogoda? Dała. Dlaczego? Przecież pięknie jest. No pięknie jest, słoneczko, tak. Okej, okay, to powiedz mi w takim razie o trasie. Trasa jak zwykle super. Tylko trochę te podjazdy niektóre to nie na moją uwagę, nie? Ale Mikołajki zawsze są fajne. Pogoda dała w kość, było naprawdę ciężko, ale super trasa. Szutry, szybkie single, naprawdę fajnie wygląda. Bardzo się podobało, szybki wyścig, mało technicznych rzeczy, ale do pościgania. Okej. Okay. Mi bardzo ciężko, za ciepło, za gorąco, ale udało się przyjechać nie ostatnio do mety. A jak trasa? Całkiem dobra, po mrągowie wspaniała wręcz bym powiedziała. Trasa jak zawsze jest bardzo piękna, fajnie przygotowana, nie ma zastrzeżeń, interwały są, dużo korzeni, dużo nierówności, trawy, las, wszystko to dla każdego, każdy może coś mieć. Zawsze jest fajna zabawa i po to tu jesteśmy, po to tu jeździmy, żeby było co wspominać. Fajna pogoda? Super. Trasa w Mikołajkach dość specyficzna, aczkolwiek podobała mi się ze względu na to, że trasa prowadziła singlami po lesie, co było dość fajnym elementem, zwłaszcza, że single były w cieniu, a przy dzisiejszych temperaturach było to nam bardzo potrzebne. Oczywiście były fragmenty, które mniej lubię, ale taki jest ten sport, że nie zawsze wszystkie elementy nam pasują, ale trzeba je po prostu przejechać i dać siebie wszystko. Były odcinki, na których nie było w ogóle wiatru i słońce naprawdę paliło, ale to tylko chwilami. Jak się szybko jedzie, to się więcej chłodzi oczywiście. Były fajne odcinki, chyba było coś dla wszystkich. Sporo singli, ale też i trochę szutrówek, tak że mi się wydaje, że wszyscy byli zadowoleni. Dobra, ja widziałem różnicę między tobą a kolejnym, który wjechał na metę. Była dosyć spora. No, jak to udało ci się zrobić, że tak daleko odsadziłeś pozostałych zawodników? Jechaliśmy dobrze z Kamilem zmianami,
ale na ostatniej rundzie postanowiłem sprawdzić jego nogi, przycisnąłem trochę mocniej pod górę, zobaczyłem, że stracił 2 metry, no i wtedy postanowiłem docisnąć. Trasa generalnie fajna, wydaje mi się, że dosyć szybka, aczkolwiek gdzieniegdzie jakieś takie fragmenty dość interwałowe były. Wydaje mi się, że jest to stricte trasa na moje możliwości, dosyć szybka. Trasa dawała w kość, było może podjazdów niedużo, ale jak już się trafiły to takie sztywne, twarde, trzeba było mocno się spinać. No wynik fajny, udało się dojechać we dwóch z kolegą z drużyny, także jak najbardziej, to mnie najbardziej dzisiaj zadowala. Fajne towarzystwo, zawsze przyjedzie się trochę z ludźmi pogadać, spotka się ludzi, pozna ludzi, no jest fajnie, no coś trzeba robić, tak? Okej.